Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie zaprasza do codziennych ćwiczeń duchowych, aby doskonalić swoją duszę i rozwijać życie wewnętrzne. Kochana duszo, gdy już się skupiłaś, najpierw pomódlmy się serdecznie i gorąco. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przybądź, Duchu Święty, i spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź, Dawco łask drogich, przyjdź, światłości sumień. Matko dobrej rady, Maryjo, wspomagaj mnie swoją macierzyńską radą. Święty Józefie, mój święty aniele stróżu, moi święci patronowie, pospieszcie mi z pomocą. Mów, Panie, sługa Twój słucha. Dwaj aniołowie przepowiadają drugie przyjście Chrystusowe. A obłok zabrał go im sprzed oczu. Przedmiot najmilszy, pociechę jedyną odjął im obłok. Kiedy się Bogu podoba przez odjęcie swojej pociechy spuścić obłok na naszą duszę, znośmy z pokorą to opustoszenie Pańskie. W pokoju, bez trwogi. Bójmy się tylko obłoków namiętności i nieporządnych skłonności, które nam z winy naszej Boga zasłaniają. Zbadaj, jaka namiętność lub wada zasłania Ci możliwość widzenia Boga. O słońce łaski Bożej, rozbij te szatańskie chmury. Uporczywie wpatrywali się w niebo, gdy on odchodził. Wtedy stanęli przy nich dwaj mężczyźni ubrani na biało i powiedzieli: Galilejczycy, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Aniołowie po odejściu Jezusa upominają uczniów. Po pierwsze, że stoją, bo nie stać, lecz z cnoty w cnotę postępować należy. Po drugie, pouczają, że wpatrują się w niebo, bo nie dość jest patrzeć w niebo. Trzeba jeszcze pracować, aby je zdobyć. Królestwo niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają. Ale może na tę wymówkę nie zasługujesz. Może nawet nie wpatrujesz się w niebo. Moje oczy zawsze zwracam ku Panu, bo On uwolni moje nogi z sidła. Czy myślisz często o niebie? Jezus został wzięty z pomiędzy was do nieba, ale przyjdzie tak samo, jak go widzieliście idącego do nieba. W tejże chwale, ale w innym celu, wstąpił do nieba, aby tam być naszym obrońcą. Stamtąd przyjdzie, aby nas sądzić. Czy idziesz tak za Jezusem obrońcą, aby nie trzeba było obawiać się Jezusa sędziego? Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, teraz znów przemówiłeś do mnie. Dzięki Ci składam za wszystkie dobre myśli i poruszenia,
jak dałeś mi pragnienie, tak daj też wykonanie. Dopomóż mi, bym stał się katolikiem z czynu. Wszystko dla Ciebie i zbawienia duszy mojej. Jezusie, Maryjo, Józefie Święty, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. Wysłuchane treści pochodzą z dzieła Rok Chrystusowy. Rozmyślania na każdy dzień roku. Tom drugi. Od popielca do zielonych świątek. Pełny audiobook oraz wersję książkową nabędziesz na stronie najjejgłowie.pl.